Radio M 107,6 FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, serdecznie Państwa witam. Przyznam szczerze, że dzisiaj wolałybyśmy zamiast siedzieć przy stoliku z panią doktor habilitowaną Katarzyną Wyrwas. Dzień dobry, pani Dzień doktor. Dobry. Wolałybyśmy się umościć, wolałybyśmy wygodnie poduszki, kocyki i te sprawy poukładać, herbatka i moszczenie. Zgoda? Myślę, że to byłaby dobra forma dzisiejszej audycji. Nie mamy takich środków. Nie mamy możliwości, ale pytanie słuchacza jest następujące. Czy moszczenie, to o którym my teraz opowiadamy, ma coś wspólnego z mostami? Na ucho ma. Ze współczesnymi nie bardzo, ale z tymi dawnymi, średniowiecznymi jak najbardziej. Jak najbardziej. O, proszę. Zaczyna się od tego, że mosty dawniej przerzucano. W zasadzie to nie były mosty, bo to były kładki, to były bale drewna, kłody, które przerzucono przez przeszkodę. Zwłaszcza u nas tutaj na Słowiańszczyźnie było bardzo dużo drewna, więc było możliwe takie właśnie budowanie. I most pochodzi od miotać. Po pewnych zmianach fonetycznych, którymi nie będę tutaj zanudzać, odrzucać po prostu. Ale nie tylko rzucano. I tutaj właśnie powstał most jako to, co się przerzuca przez przeszkodę, ale mosty budowano różnie, czyli na przykład przerzucano przez przeszkodę kilka bali, a potem jeszcze umacniano, uszczelniano różnymi deskami, i to było to moszczenie, faszyną, tak? To układanie, wtykanie, wciskanie. Jedno obok drugiego, szczelnie, tak aby suchą stopą przejść przez jakąś przeszkodę. Oczywiście mosty to nie tylko te wiszące nad przeszkodą, ale też mostami nazywano drogi. Drogi moszczone właśnie, czasami przez puszczę. Taka droga ciągnęła się przez wiele kilometrów w dawnej Polsce, czy w dawnych tutaj północnych terenach. Nawet w Danii taki most został też odkryty przez archeologów. W Biskupinie dawne ulice były moszczone drewnem właśnie wykładane deskami. I ta czynność układania, sprawiania, że przejście jest bardziej komfortowe, jest tutaj kluczowa. I kiedy to techniczne pojęcie, bo tak rozumiem właśnie moszczenie w czasie budowy dróg i szukaniu ułatwień komunikacyjnych, kiedy ta czynność znalazła swoje odbicie właśnie w takich naszych domowych pieleszach, kiedy mościmy się na przykład wygodnie na kanapie? Pewnie wkrótce później. Przy czym samo to moszczenie się wygodne zaczęło dopiero w bliżej naszych czasów być widoczne. Słowniki pokazują, że dopiero w okolicach XIX wieku, kiedy moszczenie oderwało się od mostu jako obiektu, jako budowli, bo wtedy zaczęto inaczej budować. Wszedł beton, mieliśmy wiadukty metalowe, inaczej już budowane. Nic z przytulności moszczenia. Tak, technologia spowodowała, że troszkę nam te znaczenia się rozbiegły. I ten główny ciężar z wykładania jednego obok drugiego jakichś desek czy patyczków został przeniesiony na komfort przebywania w jakimś miejscu, czyli zapewnianie sobie komfortu siedzenia czy też mieszkania w przypadku gryzoni. I ten komfort nas dzisiaj bardzo kusi, proszę Państwa, więc pewnie się nie dziwicie, że moszczenie zainteresowało nas w poradni językowej. Jeśli macie swoje pytania, to proszę je przysyłać na adres rpj@radiom.pl. Ekspertem jest pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio M 107,6 FM.